Sporo czasu minęło już od zakończenia sezonu Superligi tenisa stołowego. Czas na podsumowanie swoich dokonań mieli zarówno tenisiści, trener, zarząd klubu, jak i sponsorzy. Na otarcie łez po niezakwalifikowaniu się do playoffów nasi tenisiści wywalczyli ekstra puchar Superligi. Zawodnicy są w trakcie urlopów. Po wyczerpującym sezonie mają teraz czas na odpoczynek. Pracuje za to ze zdwojoną siłą trener naszych tenisistów Tomasz Krzyszewski i prezes MLKS Ostrudzianki Tadeusz Czyczel. No na pewno tamten jeszcze zostaje w pamięci przede wszystkim przez to, że wygrali ten ekstra puchar Superligi. No to na pewno to jest taka, można powiedzieć, wiadomość była i sukces, który no na pewno powtarza się nie tylko u nas, ale inne kluby tak samo mówią, o fajnie, bo graliście mistrza Polski i wiadomo. Natomiast no oczywiście jak najbardziej wszystko robimy już w kierunku nowego sezonu, ponieważ te okienka transferowe są do końca czerwca, więc no można powiedzieć, że jest to gorący okres i teraz wszystko robimy w tym kierunku, żeby po prostu zamknąć temat zawodników. Czerwiec to czas, w którym muszą zapaść decyzje związane z pierwszym zespołem i większość z nich już zapadła. Z drużyną żegna się lider zespołu Zhang Yang, który będzie występował teraz w chińskim odpowiedniku polskich rozgrywek. Z teamem pożegnał się również Bartosz Sharma, który w przyszłym sezonie występować będzie w Lęborku. Drużyna ta spadła do pierwszej ligi. W koszulce z napisem Kondo Hotel Smorlina Ostruda nie zagra również Szymon Malicki. W Ostrudzie zostaje natomiast Karol Sharma, który wciąż ma ważny kontrakt. Szykuje się też powrót tenisisty, który w naszym mieście jest dobrze znany. No na pewno pewność taką już mamy, że w tym sezonie będzie grał u nas Patryk Chojnowski, więc Patryk, można powiedzieć, wraca do Ostrudy. No z różnych względów, jak wiemy, teraz się przygotowuje do paraolimpiady, także przede wszystkim ten cel Londyn i no i żeby był naszym zawodnikiem, kiedy będzie reprezentował nas właśnie w Londynie. Patryk Chojnowski w ubiegłym sezonie grał w Pogoni Lęborg, ale na co dzień trenował w Ostrudzie. Sztab zespołu Kondo Hotel Smorlina Ostruda ma podobny pomysł na innych zawodników. W tym roku chcemy troszeczkę inaczej zrobić te szkolenie, ich nawet. Oczywiście tak, oni chcą, no bo to jest bardzo dobra sprawa, ponieważ są wtedy jako sparring partnerzy nasi, ale chcemy też wszystkie osoby, które będą u nas trenowały właśnie z tej ekstraklasy czy z pierwszej ligi, wykorzystać też dla potrzeb naszych, tych najmłodszych, ponieważ no mamy i drużynę wicemistrzów Polski w młodzikach, jak i również medale w juniorach, także żeby ci zawodnicy też mieli coś z tego, że trenują u nas inni zawodnicy z naszego klubu. Wciąż niewiadomą pozostaje nazwisko trzeciego zawodnika. Jak zapewniają władze klubu, ma być to obcokrajowiec. Decyzję poznamy pod koniec czerwca. Teraz jedną z ważniejszych spraw jest dopięcie budżetu na nadchodzący sezon. W całej Polsce jest teraz jest wielki problem, ponieważ każdy ma jakieś tam problemy ze względu na to, żeby pospinać ten budżet. No my jesteśmy po jakichś wstępnych rozmowach z naszymi sponsorami i myślę, że ten budżet domkniemy, tak żeby w następnym sezonie nie było problemów, ale wiadomo, że jeszcze no to też troszeczkę czasu na pewno upłynie, kiedy podopinamy te wszystkie umowy i wtedy będziemy myśleli o tym, można powiedzieć, co nawet w następnym sezonie. W ubiegłych latach rozgrywki Superligi pokazywała telewizja Orange Sport. Teraz o prawo do transmisji tenisowych spotkań walczy telewizja publiczna. Decyzje mają zapaść jeszcze w tym miesiącu.